Cześć, hej, z tej strony znowu ja, Byku. No i cóż, kolejny odcinek o piwie. Kolejny, no tak już się złożyło. Słuchajcie, generalnie dzisiaj chciałem zaprezentować, zdaje mi się, naprawdę wyjątkowe piwo. Znaczy, inaczej, ma ono potencjał być naprawdę wyjątkowym piwem. Imperium Prunum, tak to wygląda. No słuchajcie, sam wygląd tego wszystkiego tutaj jest niesamowity. Ja może tak sobie wam pokażę, tak w miarę z bliska. No, o, może w ten sposób spróbujemy. Tak się patrzę teraz obok, bo muszę widzieć, jaki jest kadr. Tutaj jest wielka historia, zaraz wam ją całą przeczytam. To tutaj na tym kartoniku napisano. O, tutaj mamy taką ankietkę, którą też się zaraz zajmiemy. Tak? Dobrze myślę? Tak, dobrze myślę. No i tutaj mamy jeszcze napis. Tylko nie chcę tym aż tak majtać. Dobra, to może najpierw to wyjmę. Właśnie, skoro już, to ja to wyjmę może, tak? O, patrzcie, patrzcie. Uwaga, uwaga. O, tak to wygląda. Nie no, to jest coś cudownego. Coś... Zobaczcie, czarna, satynowana butelka na czarno. To jest no, namalowane, tak? Zalakowana zawczasu. Gdyby ktoś chciał długo leżakować po prostu, cień pada tak, że oczywiście pół twarzy w cieniu. Nieważne, nieważne, wszystko pięknie. W ogóle trochę eksperymentuję z oświetleniem, tak między nami. Troszeczkę w innym trybie nagrywam ten film, mam nadzieję, że polepszy się jakość. Takie pobożne, że pobobrze życzenie. Moje, no ale no zobaczymy, wszystko eksperyment, no ale to już tak już mam, że ja muszę trochę czasem poeksperymentować, a czy to wyjdzie na dobre, czy nie, no to czas pokaże. Ale wracając do piwa, więc gdyby ktoś chciał leżakować, to tutaj specjalnie je zalakowali zawczasu, żeby samemu nie trzeba było to robić. No i tak, z tyłu mamy jeszcze rysuneczek, ten sam co z przodu, tylko na czarno. To wszystko jest właśnie zrezygnowano z etykiety na rzecz tego malunku. Tutaj jest tylko właśnie są, no, niedźwiadek jakiś jest, misio, jest jakiś gryf taki, jest śliwka, chmiel, miecz, zamek. Tak, widzicie? Pięknie, prawda? Pięknie. Przede wszystkim drogo. To wygląda drogo. Słuchajcie, to piwo kosztowało mnie 24 zł z hakiem. Znaczy znalazłem w jednym miejscu je taniej. A konkretnie sporo taniej. Za 19 zł 80 groszy dało się je kupić. No ale peszek. Nie, akurat do innego po prostu poszedłem i no, ale to już osobna historia. W każdym razie powiedzmy sobie tak. Cena jak na piwo oczywiście wysoka, no ale zobaczcie jakie, no zobaczcie to wykonanie, tak? To jest coś, to jest drogie, to jest, panie, to widać, że to jest drogie, to jest od razu samo w sobie jest prezentem. Ja w ogóle sobie robię prezent teraz, bo stwierdziłem sobie, że jak się sesja skończy, to wtedy, prawda, wypiję sobie Imperium Prunum, no i teraz nagrywam tę degustację. Mam drugą butelkę, jest sobie w piwnicy i właśnie zamierzam ją gdzieś tak za rok albo nawet dwa lata, zobaczymy ile mi się uda ją przeleżakować, wypić dopiero. No tutaj data przydatności do spożycia to jest 15 albo 13 stycznia 2018 roku, czyli dwa lata właśnie. No portery, właśnie, bo nie powiedziałem czym to jest. No, ma to być imperialny porter bałtycki z dodatkiem właśnie tej suski sychońskiej. Także w ogóle bardzo pozdrawiam moją znajomą ze studiów, która ma na nazwisko Suska. Twoje zdrówko będziemy tutaj pili z pewnością. No i tak, z tym lakiem to chodzi o to, żeby po prostu się wilgoć nie dostała pod kapsel i żeby nie zaczął rdzewieć, tak? Miło ze strony browaru, że zrobili to za nas. No i tak, no sami przyznacie, wygląda drogo samo w sobie, jeszcze zapakowane w ten karton. No jakby nadaje się w pewien sposób na w zasadzie prezent taki bez dodatkowych opakowań. Po prostu no, kupiliście, tak, trzymaj stary, bądź trzymaj kobieto, patrz jakie świetne.
No dobra, więc może cóż. A, teraz wam jeszcze pokażę ten napis u góry. Tylko jak on będzie szedł, tak będzie szedł. Dla najlepszych piwoszy na świecie. I myślę, że koncept jest bardzo fajny. To jest coś, myślę... Słuchajcie, zróbmy rzecz dobrze, konkretnie, niech będzie drogo, ale to klient nam za to zapłaci i jeszcze nam podziękuje. I myślę, że to jest fajne, że zrobili coś takiego, za co ja naprawdę zapłaciłem te pieniądze i na razie jeszcze nie piłem, ale już i tak nie żałuję, że to kupiłem, bo no, myślę, że to będzie pewne wyjątkowe przeżycie. No dobra, to najpierw pustynne opowieści tak zwane, więc przygotujcie się, bo jak widzicie, tutaj mi się nie zmieściła ta historia na jednej stronie, więc to po prostu jest pięknie wokół całego pudełeczka. No i to pudełeczko zastępuje etykietę i myślę, że to jest genialne posunięcie, no bo wyobraźcie sobie, no papier tutaj jakikolwiek by nie był, no psułby, a to jest wszystko, to jest nadruk. Z tyłu czarnym, no to pewnie słabo to widać. No zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Tak, no więc pustynne opowieści. W ogóle to jest piwo, żeby nie było, z browaru Kormoran, bo chyba nie dodałem. Browar Kormoran, notabene miałem tyle chyba szczęścia. Jednymi z pierwszych piw, jakie piłem, były piwa z browaru Kormoran. Oni są trochę wyjątkowi. Tyle są wyjątkowi, że w zasadzie ważą na dużą skalę, ale rzeczy kraftowe i to naprawdę nie odstające od całego kraftowego świata. Także, no, znaczy, albo jeżeli odstające, to właśnie w ten pozytywny sposób, jakby prą dalej, do przodu, posuwają to do granic możliwości ten kunszt. I to jest coś niesamowitego, że to niby takie korpo, ale kurczę, robi rzeczy... No, niesamowite czasami. I z tego właśnie browaru pochodzi chociażby to piwo, które jest takim moim, no, do którego najczęściej wracam, jak chcę sobie czegoś dobrego spróbować popić. To jest Weizenbock. Weizenbocka mają. Także z Weizenbocka, no, warmińskie rewolucje i porter warmiński, którego butelkę notabene mam, ale już może nie będę wstawał, bo tak. Bo bym sobie pewnie kadr zepsuł. To są piwa, które ja bardzo często pijam i ten. Dobra, historia. Dawno temu wśród wzgórz i jezior rozpościerała się kraina, w której zboża, miodu i piwa nie brakowało. Tutejsi mieszkańcy byli mistrzami w ważeniu klasycznych stylów piw, a dzięki podróżom i nowe pomysły nie były im obce. Teraz tak, te podróże to jakby chodzi się o to, że no, browar Kormoran ma serię piw Podróże Kormorana, że po prostu właśnie i Weizenbock jest jednym z jakby, no, jednym z piw, które w tej serii właśnie się znajdują. Chodzi o to, że oni jakby biorą sobie regionalny jakiś taki cud piwowarski, znaczy no nie, no najbardziej charakterystyczne piwo dla danego tam obszaru, no i jakby oni je po prostu odwzorowują, ważą i ten. I opisują też często na etykietach tych piw, no, sam ten rejon. Dobra, przewracamy dalej. Pewnego razu krainę obiegła wieść, że granice zaczęły oplatać mnącza chmielu, chmielu niezwykłego, inaczej pachnącego, przybyłego zza morza. No myślę, że tutaj jest dosyć jasne odniesienie do chmieli amerykańskich, prawda? Z tą ich cytrusowością. Ważone z nim piwa magicznie rozsławiały korzystające zeń ziemię, ale ludzie gadali, że im więcej się go używa, tym szczelniej oplata zauroczone nim królestwa tak, że nikt nie może się wydostać na zewnątrz. Mądry władca krainy lasów i jezior wezwał mistrza piwowara. Ten rzekł, że zna recepturę na wyjątkowe piwo mogące odwrócić klątwę, ale brak mu ostatniego składnika. Władca posłał przeto pośmiałków i polecił im odnaleźć ów wyjątkowy składnik. Ruszyli zatem na poszukiwanie w cztery strony świata. Wielu nie przeszło przez gęste chmielowe zarośla, ci zaś, którzy się przedostali, nie potrafili składnika odnaleźć. Mieszkańcy krainy tracili nadzieję, a chmielowe zarośla coraz mocniej ją oplatały.
aż z początkiem jesieni powrócił najodważniejszy, najsprytniejszy i najbardziej niepokorny ze śmiałków. Powrócił z małej górzystej krainy o granatowych stokach pachnącej wędzonką i słodyczą, jakiej wcześniej nikt w królestwie nie znał. Kraina rozciągała się nieopodal miejscowości zwanej Sechna. Jej mieszkańcy obdarowali go zapasem swojej śliwki, zwanej suską sechlońską, i rzekli, że jej smak może powstrzymać zagrożenie. I teraz parę słów o Sechnie. To jest generalnie wioska, wieś w województwie małopolskim bodajże. Byśuty geografię. No ale w każdym razie cały pis polega na tym, że no w zasadzie można powiedzieć, że pod krakowska wieś, tak? Na południe Polski. Tam. No, w każdym razie właśnie słynie z tej śliwki, suszonej śliwki i wędzonej sechlońskiej śliwki, suszonej, wędzonej, słynie ona, tak? Bo to w ogóle ma znaczek skarbu regionalnego, coś takiego, że tylko z tego konkretnego rejonu na świecie może być coś takiego, co się nazywa suska sechlońska, i to jest jedyne miejsce, nigdy indziej tak nie może być. Jest to śliwka wędzona bukiem. Więc można by się niby spodziewać no, aromatów takich mięsnych. Zobaczymy, czy to tak w tę stronę pójdzie, ale myślę, że jak to ze śliwki będzie. Właśnie, bo tutaj dymność w tym piwie ma nie pochodzić z wędzonych słodów, tylko ma pochodzić z wędzenia, z wędzonej tej śliweczki. Teraz jest pytanie, czy da to jakby podobne wrażenie, czy zupełnie inaczej będzie smakowało, bo na przykład znam jednego człowieka, który nie lubi wędzonek w ogóle, a myślę, że akurat Imperium Prunum mu posmakuje. No ale dobra, więc dalej. Władca przekazał trzos pełny śliwki piwowarowi, który udał się do browaru i nie wracał bardzo długo. To, co ważył w tajemnicy, wymagało najwyższego kunsztu i najmniejszy błąd mógł zaprzepaścić szansę odwrócenia klątwy. Aż w środku zimy piwowar powrócił, niosąc w ręku kufel imperialnego porteru bałtyckiego, suto dosmaczonego suską sechlońską. Gdy tylko mieszkańcy spróbowali piwa, chmielowe zarośla zmieniły się w piękny chmielnik. Radości nie było końca. Wieść o krainie, trunku, cudownej śliwce i bohaterskim śmiałku obiegła cały świat. Samo piwo zaś na cześć miejsca, w którym odkryto ów tajemniczy składnik, nazwano Imperium Prunum. Koniec. Koniec wielkiej historii. No i tak. Coś cudownego. Nie? No, to jest po prostu przepych. Tak grubo, tak kurczę, no drogo. To jest po prostu niesamowite. Sam oczy. To cieszy oczy. To jest coś niesamowitego. Jakby produkt cieszący oczy. Natomiast tym piwowarem, tym jak to było? Zaraz, momencik. Chyba tutaj. Najodważniejszy, najsprytniejszy i najbardziej niepokorny ze śmiałków. To chyba rzekłbym, że prawdopodobnie chodziło o Macieja Mieleńskiego. Dobrze myślę? Chyba tak się nazywał ten pan. Piwowar. Jeżeli udało mi się wymówić jego imię i nazwisko dobrze, i to pozdrawiam serdecznie. A jeżeli nie, no to przepraszam, coś może jakiś błądzik się wkradł. No ale myślę, że o Macieja Mieleńskiego chodzi. Tylko dziwna sprawa, że ja tu nigdzie nie widzę jego podpisu. Dlaczego to nie ma nigdzie? Jakby czemu się nie przyzna? Czemu to nie ma nigdzie? Ja bym to, nie wiem, tu na jednym boku całym bym walnął napis jako tako, że mu czynił, to moje dziecię. I ten, parawka. Albo dwie. Nie mylić z parówkami. Dobra, no to tyle. Została ankietka do wypełnienia. Co my tutaj mamy? Mam długopisik nawet. Potwierdzam, że zapoznałem się z zalecaną temperaturą spożycia i akceptuję zalecenia. No jest to 16 do 18 stopni Celsjusza, czyli prawie temperatura pokojowa. No ja troszeczkę schodziłem to piwo, ale ono już powstało. Tutaj mam taki oto termometrzyk. Taki oto piw-paw. No i ten, możemy sobie zmierzyć temperaturę. I jest to...
Co mnie trochę smuci, bo już się trochę ogrzało, no niestety, ale w momencie, kiedy zaczynałem to nagrywać, to było idealnie 18 stopni, teraz tych stopni jest więcej, jest 19, o, 19 jest, patrzcie. No, co zrobić? W ogóle to na pewno jest 18, tylko że tylko że po prostu tutaj, prawda, termometr mierzy z błędem. Tak było, potwierdzam, tak było. Dobra, dalej. Potwierdzam, że wiem, jakim skarbem jest porter bałtycki i czym jest Suska Sechlańska. No, potwierdzam zaś, tak. Zgodzę się, no bo no. Wędzona śliweczka, już powiedziałem nawet, gdzie jest Sechna, więc wszystko się jakby zgadza. A że porter bałtycki piwowarskim skarbem Polski jest, to wiadomo. Mam świadomość, że jest to piwo ekstraktywne i bardzo mocne. No, jakby nie patrzeć. Imperialny porter bałtycki. I tak, ekstrakt, w ogóle ekstrakt i alkohol, jeszcze tu chciałem zwrócić uwagę. Myślałem, że ma około 9%, ale się myliłem. To nie ma 9%, to ma procent 11 i jest 26% wagowego ekstraktu. Stopni plata. Cóż, no sporo. Rzekłbym pod Risa już podchodzi, tak? No taki ten, ale no... Zobaczymy, myślę, że to będzie coś genialnego. Ale może nie będę się nastawiał zawczasu. Dobra, więc tak. Mamy buteleczkę. Tutaj ten lak, muszę się go pozbyć, więc sobie tutaj postaram się to zrobić jakoś tak w miarę chyba. Przyspiesza. A jak nie przyspieszyłem, to albo jestem leniwą mędą, albo otworzyłem to w czasie krótszym niż pół godziny. Teraz, żeby do piwa nie wpadł. Jest, udało się. Tak to teraz wygląda. Imperium Prunum. No. Fajnie, jest fajnie. Na razie głównie nuty porterowe, czyli czekolada. Tak, czekolada, głównie czekolada, kakałko, ale czekolada, no. No i taka spaloność, spalone słody. Melanoidyny. No ale ciekawe. Dobra, nalewamy. Uwaga, uwaga. Nadejśla wiekopomna chwila. Bardzo ostrożnie troszeczkę nalałem. Dobra, chyba tyle starczy na razie. Momencik. Dobra. Tak to wygląda, moi drodzy. A właśnie, w ogóle jeszcze historia odnośnie teku, bo ostatnio to tak sobie spukłem sobie moje teku i musiałem sobie kupić drugie.
Także słuchajcie, lepiej podczas imprez masowych, znaczy no masowych, że tak powiem, masowych pokojowych imprez w waszych mieszkaniach, domach i kwaterach nie używajcie takich kieliszków, bo no mogą się łatwo stłuc. No jest bardzo ciekawie, jest bardzo ciekawie. Jest słodycz, przede wszystkim słodycz praliny takie, praliny, czekolada, kawa, praliny melanoidyny. Dymność jest delikatna bardzo, ale właśnie to na razie to nie czuję żadnego buku. Tutaj jest jakby dym, to jest taki jakby dym z ogniska bardziej. I trochę taka jakby świeżość, cholera jasna, taka... Wiecie, o co mi chodzi? Takie coś, jakbyście... Ach, ten cień. Dobra, może w ten sposób. Takie jakbyście w górach jakiś byli i ten kawałek powietrza sobie zamknęli w butelce i sobie tak go niuchali. To jest coś takiego, taka trochę świeżość, taka górska. Nie wiem skąd i jak, ale... No dobra. Jeszcze tutaj trochę pochmajtam. Piana się bardzo, bardzo mała zrobiła, ale to myślę, że za delikatnie nalewałem po prostu. Tak, już się wypiję. No dobra, koniec wąchania. O matko. Piękna chwila. Ojejku, jakie to jest złożone, cudowne dziecię po prostu polskiego piwowarstwa. Słuchajcie, patrzcie, jaki ładny leasing tutaj. Jak to się ładnie odkłada na szkle. Tutaj ten alkohol 11% musi robić swoje. Tak, alkohol rozgrzewa przełyk, rozgrzewa, tak, i to tak jeszcze czuję to rozgrzewanie, to się małymi łyczkami powinno pić. To jest definitywnie piwo na cały wieczór. I słuchajcie, ta dymność, nie, to nie ma nic wspólnego. Słuchajcie, powiedzmy, że są jakby dwa rodzaje wędzenia, z którym się spotkałem. Jest bukowe i torfowe. W sensie, jeżeli chodzi o słody, prawda? I cały pic polega na tym, że bukowe wędzenie daje aromaty właśnie takie mięsne, a torfowe to kurczę kable, instalacja elektryczna, apteka, bandaże. I te torfowe daje, to jest takie masochistyczna przyjemność po prostu. To trzeba, męczysz się pijąc, ale cieszysz się, że pijesz. Natomiast tutaj nie ma ani tego, ani tego. To jest po prostu dym z ogniska. Taki przyjemny dym z ogniska zamknięty po prostu w piwie. I to bardziej czuć jakby tę wędzoność przy piciu, a nie przy wąchaniu tak zewnętrznym. I najciekawsze jest dla mnie to, że jak się to pije, to miałem aż wrażenie jakby właśnie takie smakowy odpowiednik przygasającego ogniska. Tak jakby... Takie skojarzenie, naprawdę. Taki właśnie ten dym się tam rozchodził po wnętrzu jamy ustnej. No kochani, tak smakuje właśnie zwycięstwo. Sądzę, że to jest smak zwycięstwa. Jeżeli zwycięstwo miałoby mieć jakiś smak, to byłby to ten. Piwo jest gęste. Bardzo złożone, no i właśnie ten finish jest niesamowity tutaj, że takie ognisko zamknięte w piwie, naprawdę. Je rozgrzewa, jest dym i coś niesamowitego, tak jakbyście zamknęli kawałek właśnie jakiś, zrobili sobie ognisko w górach, którego nigdy nie zrobiłem, chyba nie, no raz może miałem kiedyś ognisko w górach będąc. I sobie właśnie tak siedzieli, rozmyślali, prawda, już by się ciemno powoli robiło,
I ten świeżość, prawda, rzeźkość, znaczy w sensie takiego, takie powietrze was otacza rzeźkie, plus jakby stwierdzacie już, że dobra, koniec, to już gasicie ognisko, no i ten charakterystyczny taki zapach właśnie dymu z ogniska tutaj jest. No a poza tym jest jeszcze kwestia porteru, który no właśnie czekolada, praliny, etc., kawa, no kakao, tak? Bardzo dobre piwo. Nie żałuję, że wydałem na nie te pieniądze. Może troszeczkę spodziewałem się jakiejś takiej właśnie tej, że bardziej śliwki się spodziewałem może czuć. W sensie więcej takiej słodyczy owocowej może się spodziewałem, ale to jest tylko jakieś moje, wiecie, czego się spodziewałem, a niekoniecznie to ten, bo w zasadzie to nie miałem pojęcia, jakie to może być, mogłem się tylko domyślać, no i to może troszeczkę jakby różnica, tak, zaraz sobie to w oko włożę na pewno, różnica między moim wyobrażeniem a tym piwem jest taka, że może właśnie byśmy, że może tej słodyczy takiej owocowej jest mniej niż bym myślał, ale to jest po prostu moje wyobrażenie. Natomiast tak, bardzo dobre, wszystkie już moje jakby tutaj uczucia poznaliście. Piwo bardzo złożone, rozgrzewa, czuć, że ten alkohol jest, w sensie on jakby uczciwie informuje, że się tam znajduje. I że jakbyście wypili tego bardzo dużo, to by wam skopał tyłek. Ale nie jest tak, że jest jakoś chamsko na pierwszym planie czy coś, nie, on jest bardzo ładnie ułożony, więc no ciekaw jestem, co da właściwie leżakowanie, skoro jest to tak dobrze ułożone, może będzie go jeszcze mniej czuć. No dobra, myślę, że piękna sprawa. Myślę, że publiczna część tego przeżycia to już dobiega końca. A teraz czas na chyba zaraz właśnie prywatną część. Tak sobie planuję posiedzieć z tym piwkiem resztę wieczoru i po prostu poczytać może jakąś książkę. Tak myślę, że to będzie dobry pomysł. Dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie przede wszystkim o obrazie. Czy się poprawił, czy pogorszył. Bo mówię, eksperymentuję, dajcie mi znać, czy może piliście to piwo, czy zamierzacie może je pić, no ja wam je serdecznie polecam, bo to jest coś genialnego. Oczywiście no z szacunku myślę, że pewnie szkło musiało być. No. Tak jakby sobie tak żal je pić, bo wiadomo, że to się może w życiu później nie powtórzyć. Ja niby mam jeszcze jedną butelkę, ale i tak mi żal pić. I ten, jeszcze jedną sprawę tylko chciałem poruszyć. Moi drodzy, prosiliście mnie o Q&A i ja powiem w ten sposób. Zadajcie pytania pod tym odcinkiem, tam wiecie, komentarze, sekcja pod filmikiem i po prostu jeżeli się ich zgromadzi dostatecznie dużo, żeby to był odcinek rozsądnej długości, czyli nie wiem, dłużej niż pół minuty, no to może nagram. Myślę, że tak by było. A jak będzie ich bardzo mało, to po prostu może, no nie wiem, podpowiadam na nie wam jakoś tam inną drogą, prywatną wiadomością, czy cokolwiek w rozmowie takiej w cztery oczy. Kto wie. Dobra, dzięki wam serdecznie. Mam nadzieję, że się w miarę podobało. Przypominam z tej strony Byku. No i cóż, no, do zobaczenia. Wasze zdrowie.